Dziś będziemy strzelać z broni semi-automatic Ruger 22. Gosia będzie dzisiaj strzelała do celu, do łusek po dubeltówce albo shotgunie. Gosia już strzelała z 22, teraz już poważniejsza zabawka. Kodiak 223, semi-automatic, z magazynkiem, 5 pocisków. Zaraz będziemy strzelać do blachy. Teraz chciałem Wam zaprezentować kuszę myśliwską, gdzie w Polsce nie ma takiej możliwości, żeby polować kuszą. To jest kusza czysta 55 Micro Excalibur. To jest 350 feet per second, czyli 30 cm na sekundę leci strzała wystrzelona z tej kuszy. Ta kusza jest kuszą myśliwską. Żeby strzelić z tej kuszy deera, to przynajmniej musi podejść na 30 kroków. Te strzały to są strzały ćwiczebne z końcówkami ostrymi, takimi okrągłymi. Tutaj mamy strzały myśliwskie, czyli z końcówkami ostrymi.
Naciągamy kuszę do oporu i zabezpieczamy ją. Ta kusza ma bezpiecznik spustu. Czyli w momencie, kiedy nie jest włożona strzała do kuszy, kusza nie szczeli. Ładujemy bełta do kuszy. Tu mam bezpiecznik strzału. W momencie, kiedy podniosę go do góry, kusza jest aktywna do strzału. Perfekt. Zobaczymy. Idealnie. Teraz chcę wam pokazać, jaka ta kusza jest silna. Tam jest taki sklejka 19 mm gruba. Zobaczymy, czy ta strzała ją przebije. To jest strzała, którą strzeliłem w sklejkę, taką grubą. Zobaczcie. Dziesięć na dziesięć. Idź sprawdzić. Pump action, 12. Będziemy strzelać w dwa targety i w arbuza. Ready? Yes. Go. Wow. Mistrz. Mistrz.
Dziękuję bardzo.